Dzień dobry Ci, Duchu Święty. Zostałem poproszony, żeby powiedzieć o moim spotkaniu z Tobą. Duch Święty dla mnie był kimś, kto przyszedł znienacka, kto wysłuchał mój młodzieńczy płacz, że nie potrafię być doskonały i sprawiedliwy przed Panem. Duch Święty jest ten, który mnie zaskoczył i to w taki sposób dość niespodziewany. Mianowicie znalazłem w sobie słowa i myśli, które wcześniej we mnie nie były. Słowa i myśli, które wyprowadziły mnie ze świata moich własnych myśli, ukierunkowały do końca życia w kierunku Kościoła. Na samym początku było to wielkie zadziwienie życiem, które się we mnie pojawiło, które zdecydowanie wiedziałem, że nie pochodzi ze mnie. I właściwie to było tak niesamowite przeżycie i odkrycie, że właściwie potem całe życie gdzieś w sposób ukryty było pragnienie, aby inni doświadczali też tego samego życia, które może się w nich pojawić z uwagi na modlitwę, z uwagi na oddanie Bogu w geście nawrócenia tego, co stanowił wewnętrzny płacz. Kiedy Duch Święty oswoił się bardziej ze mną, ja się oswoiłem z Nim, stałem się wtedy bardzo pewny Jego działania i byłem pewny, że jestem w stanie sam nawrócić świat i pokazać, kim jest Duch Święty. I wtedy właściwie zacząłem biegnąć przed posłaniem. Chciałem przekonać wszystkich o Duchu Świętym, zanim On sam będzie ich przekonywał. Więc skończyło się to na tym, iż otrzymałem uwagę, iż za bardzo się troszczę o sprawy Pana. Następny czas był takim czasem głębokiego wycofania się, oczekując na to, co Duch Święty będzie czynił, ponieważ nie chciałem już biec przed posłaniem i wiedziałem, co to znaczy. Po dwóch latach takiego wycofania się zaczęły się nasze biegi wyrównywać. To znaczy, zrodziła się we mnie taka pozostała gwałtowność i gotowość wychodzenia do przodu, ale z drugiej strony towarzyszyła temu taka powściągliwość i nieustanne pytanie wewnętrzne, czy naprawdę idziesz ze mną. I właściwie potem, kiedy te biegi się wyrównały, to zadecydowało o całym moim życiu, w którym z jednej strony była spora gotowość w oparciu o takie egzystencjalne rozeznanie kroczenia dalej, ale z drugiej strony równie wielka gotowość, aby to, co już zacząłem czynić, zawiesić i zacząć czynić rzeczy nowe o tyle, o ile to było potrzebne, o ile czułem, że Duch Święty przychodzi, wyhamowuje to, co we mnie było naturalnym popędem po to, żeby dać mi jakieś nowe światło, więc jestem Duchowi Świętemu rzeczywiście wdzięczny za te momenty zatrzymania, za nową inspirację, za natchnienie. Jego słowo było czymś, co rzeczywiście przeżuwałem. Od początku wszelkie obietnice Jego i słowo stało się takim ukrytym słowem we mnie, które mnie prowadziło, które rzeczywiście po latach nawet zdecydowało o takim, a nie innym kroku, takim, a nie innym odruchu, związanym z moimi studiami, na przykład związanym z obietnicą i gotowością założenia szkoły misyjnej, kiedy Duch Święty przekonywał mnie, że moje powołanie jest ponad narodami. Też i w momencie, kiedy wyprowadził mnie z tego zaangażowania i wskazał, że pragnie, abym zajął się Jego narodem. No i również i teraz, kiedy posługuję w Sekretariacie Spraw Nowej Ewangelizacji w Krakowie i właściwie pieszczę to dzieło, jakie Bóg mi wręczył w ręce, Misja en Christo. Także życzę Wam wszystkim, abyście mogli powiedzieć w swoim życiu dzień dobry Ci, Duchu Święty, i wejść z Nim w relację i zacząć się spotykać i przeżywać największą przygodę, jaką człowiek na siebie może przeżyć. Z Bogiem.